Dobry wieczór Państwu, witam ten słoneczny wieczór, słoneczny norweski wieczór. Właściwie powinienem napisać afrykański. Cześć Kita, no przywitaj się Kitka. Widzicie mnie Państwo, więc dobry wieczór, dzień dobry. Chciałem wszystkim powiedzieć, że nie ma się co pytać, czy Pan Piotr będzie dzisiaj, bo na tym kanale jest, może być tylko Pan Piotr. Nikogo więcej nie ma. No zaraz, zaraz, przepraszam, bo mi się tutaj coś zrobiło, ale już się nie robi. Dobrze, wszystko jest w porządku. Także witam Państwa serdecznie. Wiem, że tytułem jesteście troszeczkę Państwo zbulwersowani i zdziwicie się generalnie. A mam na początek takie pytanie do Państwa. Takie pytanie do Państwa, bardzo proste. Lot to jest mój ostatni. Czego to jest parafraza? No, starsze pokolenie. Czego to jest parafraza? Kto z Państwa wie? No, bo tutaj trochę mam opóźnienia, więc będę pewnie czekał na odpowiedź. Więc proszę mi, no może ktoś z Państwa odpowie. Czego to jest parafraza? Lot to jest mój ostatni. Powinienem notabene wpisać to w ten, wpisać to w cudzysłowie, bo już wszyscy myślą, że to, tu już nawet ktoś mnie napisał, mówiąc duży płaczek. Boże, jak ja gratuluję ludziom zrozumienia, empatii. I może i tego, i przede wszystkim pomyślenia. Lot to jest mój ostatni. No, jak Państwo myślą? Czego to jest parafraza? No. Słyszałem, Rafał Stopkowski, nie skasowali, zbanowali ich, wczoraj rozmawiałem z Marcinem, do 30 września, to ja zaraz coś powiem Państwu, bo to jest właśnie Matgoras. No właśnie, czyli czego to jest? Czego to jest? Bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud, gdy związek nasz bratni ogalnie ludzki ród. Bam, 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 prawda? To takie komunistyczne Horst Wessellied, tak proszę Państwa, także spokojnie. Czyli oczywiście międzynarodówka, prawda? To jak Państwo myślą, lot to mi ostatni, że będzie to dotyczyć tego biednego marszałka Kuchcińskiego, to się głęboko mylicie. A moim zdaniem chyba jednak moja teoria się sprawdza, że ktoś jednak będzie poświęcony, marszałek Kuchciński, bo dzisiaj już pan Brudziński powiedział dość ostro, że powinien powiedzieć przepraszam i tak dalej. Ja przypuszczam, że tam jeszcze, no właśnie, Magoras, w naszym wieku się pamięta takie rzeczy, prawda? No, więc zdajecie sobie to, jak myślicie o tym biednym marszałku, to też się głęboko mylicie. Tam chyba jeszcze w dodatku chodzi o tą aferę, jaka jest dziwna afera, ta podkarpacka, gdzie przypomnę, to nie tylko jest, tam jest cały układ, którego nikt nie chce ruszyć. Nikt nie chce ruszyć. Jeden z moich znajomych, no nieważne jakich kolegów, kiedyś, teraz już mnie nie zna i się nie znamy, który, proszę Państwa, był w delegaturze w Rzeszowie, no twierdził cały czas, że ten cały układ posła Burego i tych różnych to idzie dziwnie w poprzek sceny politycznej i że nic nie mają prawa zrobić. Wychodzę im materiała, wszystko jest zamiatane pod dywan, jest wściekły i był wściekły jak cholera jeszcze rok temu po prostu. Krzysztof K. Najprawdopodobniej tak. Krzysztof, jeszcze raz mówię, kanał w Realu 24 usunięty, on nie jest usunięty, on jest zablokowany, to jest po prostu zablokowany kanał, zresztą nie tylko on, bo zablokowano również Lisickiego w sensie.pl, nawet nie wiedziałem, że tam jest Lisiecki w tym wszystkim. Ja się to oczywiście jestem szczęśliwy, że z tej bestii medialno-politycznej odszedłem w ogóle, również dlatego, że oczywiście, tak jak wczoraj mówiłem, jestem przeciwny blokowaniu, jestem za tym, żeby każdy mógł mówić, za całkowitą wolnością, ale jeśli ktoś zacznie, a sprawy typu mowa nienawiści i tak dalej, nie dość, że wymagają definicji, więc jeżeli kogoś obrazili, to niech dochodzi cywilnie przed sądem, ale YouTube nie powinien tego blokować, ale no nieważne, o tym nie będę mówił po prostu, bo to nie o to chodzi, no. Mirosława Zekiel, od 3 godzin słucham nagrań, i widać jaką metamorfozę pani Mirosławo, na lepiej, na gorzej, czy w ogóle, bo nie wiem zupełnie co jest. Nie wiem zupełnie co jest. Krzysztof jest, no co jest? Jest zablokowany po prostu. To nie jest, że on został usunięty, on został zablokowany. Nie wiem zresztą co tam dalej jest, ja wczoraj rozmawiałem wieczorem późnym z Marcinem telefonicznie i to mi właśnie powiedział, no, tak wiadomo, po prostu. No, natomiast, czy jakoś panu, ale co miała mi Annaka zadość uszczynić? Czemu, pani Kania? No ale mnie co ona mogła? Nic mi, nikt nie uderzy i tak dalej. No.
Krzysiu, dzień dobry. Słyszałem się, skarżyłeś, że cię znowu na FB zablokowali. I tak długo byłeś. Jak na ciebie to 3 dni, to bardzo długo. Zakładaj nowy, to może jakieś 3-4 godziny. A, dziś został usunięty. Dobra, zadzwonię po nich. Nie wiedziałem jednak. Anna K., nie, nikt mi nic nie pomógł. A wręcz odwrotnie, żaden z nich. A wręcz odwrotnie, proszę państwa, gdzie to? Nic nie pomogła i nikt mi nic nie pomógł i nikt nic mi nie pomoże z tych ludzi. O, są funkcjonariusze. Więc wracamy do tematu. Lot to jest mój ostatni, proszę państwa. Każdy, niektórzy tu już myśleli, że to mój lot. Nie, mój lot to wcale nie jest jeszcze ostatni. Ja jeszcze trochę polatam, spokojnie. Polatam na tym YouTubie i nawet z tamtego świata będę nadawał po prostu. Chodzi o to, proszę państwa, że to tak się tytuł złożył. Oczywiście oglądałem, jak tytuł opracowywałem sobie, ja lubię opracowywać sobie różne śmieszne tytuły, które często nie mają nic wspólnego z audycją, chociaż teoretycznie mają. No to po prostu, proszę państwa, akurat oglądam o tym biednym marszałku, no ale powiedziałem jeszcze raz, zobaczymy 9. Moim zdaniem PiS go poświęci, dlatego że nie ma wyjścia. Tak uważam. Muszę wyjść z tego z twarzą i to mu tylko pomoże. Zresztą coś się dzieje, ponieważ pan minister były, teraz europoseł Brudziński, to też bardzo ważna postać w PiS-ie, dzisiaj dość negatywnie się o panu marszałku wyraża, więc jeżeli już oni zaczynają się tak wyrażać, to oznacza, że coś jest, proszę państwa. Ale to będzie o czym innym w ogóle. To będzie o czymś, co... O Boże, co będzie o czymś, proszę państwa, o różnych tematach. Chciałem trochę o literaturze, o tych innych, trochę pogadam z państwem, nie wiem czy o literaturze, także zobaczymy. Coś tam wyjdzie. Idziemy na cały czas, proszę państwa, idziemy na żywca. Natomiast niestety ja nazywam się Piotr Wroński. Jest taki dziennikarz, który mnie na początku wszyscy mylili z Wyborczej, Paweł Wroński. Więc chciałem powiedzieć, że to nie jest żadna moja rodzina, ja go nawet nie znam. Nigdy z nim nie rozmawiałem w życiu i go nie znam w ogóle. Z Wrońskich jak Mrówków, nawet jeden był w Annie Karenini i tam Anna Karenina go oskarżała. Wszyscy mówią, że on był winny, a to nie. To ta Anna Karenina miała wapory i to ona była winna i zniszczyła dwóch facetów, porządnego męża i w dodatku, ale o tym już mówiłem, ale całe Tolstoj powalone. Natomiast on powiedział, proszę państwa, bo jak przeczytałem w jakimś jego wpisie, że jeżeli tam tłuką, broniąc pani Dulkiewicz, że Niemcy mieli większe straty w 1939 roku. Ja nie wiem, czego oni uczą. Nie wiem, proszę państwa, ja nie trudno mi żądać od kogoś, żeby zmienił nazwisko, więc chyba ja zmienię swoje nazwisko, bo to jest porządne nazwisko. Ja zupełnie nie rozumiem pracy, nieważne. Co mi tam praca? Na razie nie mówimy o ten temat. Także, proszę państwa, jak może dziennikarz Gazety Wyborczej mówić, że Niemcy mieli większe straty w 1939 roku? Dobra, Wieluń, akcja B, to wszystko. Do kiedy? Jakie mieli? Jak to większe straty? A ludność cywilna? Nie pamiętam, żeby chyba z historii tej wojny, nie sądzę, żeby w wyniku działań obronnych Armii Polskiej zginęły jakieś Niemcy cywilne w jakichś miastach w Niemczech, prawda? A Niemcy rozstrzeliwali, mordowali, zajmowali się ludobójstwem od pierwszych godzin II wojny światowej. Czym jest Wieluń? Czym jest nalot na Wieluń, prawda? Przecież to jest to samo, więc jak dziennikarz może coś takiego mówić, proszę państwa? Jak dziennikarz może coś takiego mówić, prawda? No właśnie. Więc to jest po prostu chore. I ja państwa przepraszam, proszę mnie nie mylić więcej. No ja się nazywam też PW, mam w skrócie, no ale ja się nazywam Piotr Wroński, a nie Paweł Wroński. To nie jest żadna moja rodzina. Powiem szczerze, że jego też raz pomylili ze mną i się musiał tłumaczyć z moich słów, także bardzo się cieszę z tego powodu. Także wiecie państwa. Adan, a skąd ja mogłem znać pana? Ja nie znam nikogo ze Skoku Wołomin i nie znam takich rzeczy. No. Krzysztof K., kto czyta? Nie chodzi o to, proszę pana, czyta się wszystko, naprawdę, bo wszędzie jest fragment, wszędzie są jakieś fragmenty informacji, które się składa razem. Jeżeli chcecie walczyć z dezinformacją czy oceniać, to niestety trzeba czytać wszystko dokładnie, od lewa i prawa. Jeszcze jest jedno, proszę państwa, jeżeli ktoś coś czyta, nie oznacza, że się z tym zgadza, bo ja czytałem również Mein Kampf, czytałem artykuły Lenina, czytałem nawet niektóre pisma Stalina, pisząc taką pracę o języku propagandy na studiach, to czytałem jeszcze taką rozprawę teoretycznie Stalina o języku, bo Stalin też coś takiego napisał, proszę państwa. No. Więc nie ma sensu po prostu.
No. Także, ale jak można powiedzieć, no to właśnie nie wiem, przecież Niemcy mieli wyższe straty w 1939. Nie wiem, w jakich szkołach tego uczą, bo ten pan Paweł Wroński może jest trochę młodszy ode mnie, nie jest w moim wieku, ale to nie wygląda mi na człowieka pierwszej młodości, chyba już jest raczej koło 50 w tym momencie i to więc powinien skończyć szkoły, kiedy nawet za komuny nie uczono takich rzeczy. No ja nie wiem zupełnie, no, zupełnie nie wiem, proszę państwa, więc skąd on to wziął. Nie martwcie się, macam się, bo szukam sobie zapalniczki. O, właśnie. Więc dochodzimy do takiej idiotycznej sytuacji. Ta dziwna walka o Westerplatte. Ja zupełnie nie rozumiem, o co chodzi tej pani Dulkiewicz, bo ona zaprzecza sama sobie. Więc jeśli, że no jak to, rząd polski, czyli Polska w tym momencie, bo rząd polski, bez względu na to, czy to jest PO, czy to będzie, czy to był rząd z PO, czy to będzie rząd jakiegokolwiek, czy to będzie rząd tfu PSL-u, czy to będzie, tfu, oby nie, czy to będzie, zaraz do tego dojdziemy zresztą, proszę państwa, czy to będzie rząd PiS-u, jest rządem federalnym, mówiąc, używając terminu amerykańskiego, więc rządem Polski. Więc rząd Polski zabiera komu? Powiedziałem, Westerplatte należy do jednych z najważniejszych symbolów w Polsce, prawda? Prawda? Więc jak można, proszę państwa, w ten sposób mówić, no. I żądać jeszcze jakichś innych dziwnych rzeczy. Także dziwię się po prostu. Co mi się tutaj stało? Nie wiem, przepraszam, bo mi KHT gdzieś uciekło. Muszę KHT przesunąć trochę w dół, żeby było widać. O, widać. Bardzo dobrze. O, widać. No, już jest KHT, dobrze. No, fajnie. Także to chciałem państwu jedną rzecz powiedzieć. Druga rzecz to dzisiaj był bardzo ciekawy, bo ja tą sprawą się zajmowałem, to a propos sądów, sprawa pani Mrugały, którą właściwie została zamordowana przez sędziów i prokuratorów, została zamordowana, tam została skazana niewinnie na podstawie świadka koronnego. I ona została zamordowana, po prostu ta kobieta, więc szanując tutaj wszystkich tych rodzin, muszę powiedzieć, że warto by jeszcze, żeby ci dziennikarze, którzy tak to krytykują, ten system, przyjrzeli się, jaką karierę i kim są teraz ci prokuratorzy i ci sędziowie. To się jest dziwne i również ta instytucja świadka koronnego, czy tak zwanych podcelowych źródeł z celi, na których głównie opiera się prokuratora i jakoś pan Ziobro nie chce ruszyć tego. Nie chce ruszyć tego, bo to są bardzo często niewiarygodne zeznania, a to jeszcze raz powtarzam, pan Komenda Arek Kraska. Ta pani niestety zmarła, więc jest ofiarą również tego cholernego systemu, więc to jest chore. Więc to także jest chore, proszę państwa. Więc jak wygląda ta reforma? I to nie jest sprawa, ja mówiłem wielokrotnie KRS-u, tylko sprawa lokalna. To nie jest żadna sprawa tych wszystkich profesorów, jak oni se gadają, oni tego, ale to jest sprawa tego, z czym się styka z sądem, z czym się styka normalny człowiek, proszę państwa. Więc to jest też karygodne. Radziłbym naprawdę sprawdzić, jak oni są również teraz chronieni, bo to są tak zwani wszyscy dyspozycyjni. Zresztą prokuratura w Polsce jest w tej chwili złożona. Nie wszyscy oczywiście, nie będę generalizował, nie o to chodzi, ale niestety coraz bardziej widzę, że służba bezpieczeństwa została zamieniona przez prokuraturę w tej chwili, przez prokuraturę. Przykro mi, ale tak jest, po prostu. Właśnie. Tak zwany mały świadek koronny, to jest jedno wielkie świństwo, proszę państwa, naprawdę, bo w wypadku na przykład Arka Kraski, to nie, okazało się, że ci świadkowie koronni, jeden z nich nawet nie był w tym miejscu, nawet w tym czasie nie był w okolicach miasta, w którym dokonano tej zbrodni w Szczecinie, a teraz się okazuje w ogóle, że ta zbrodnia została popełniona w zupełnie innym miejscu niż na podstawie której został skazany Arek Kraska. No to jest jakaś totalna paranoja, ale proszę państwa, nadal robią karierę, gdzieś są ci prokuratorzy, gdzieś jest sędzia, który zniszczył, prokurator, który zniszczył materiały, sędzia, który zniszczył materiały, podał polecenie zniszczenia materiałów śledztwa po to, żeby uniemożliwić apelację. Gdzieś to wszystko jest, ci ludzie nie wyparowali, oni awansowali, proszę państwa. Niestety, niestety, właśnie. Janusz Święk, otrzymałem, proszę mi wybaczyć, nie miałem ostatnio czasu, on się stał, będzie, dobra? Ja go umieszczę u siebie na kanale. Właśnie. Więc dobrze, i tutaj ktoś ma rację. To jest że jest podobno lewacka, ja twierdzę, że jest ubecka. No bardzo ładnie, pani Bożeno, tylko że powiedziałem jeszcze raz. Pamiętacie państwo, to było u mnie na kanale, jak zaczynałem w ogóle te swoje projekty ze SWT TV i z tym wszystkim. Pierwszą sprawę z Szymonem, jaką taką robiliśmy, nagłosiliśmy, były poszukiwanie zwłok, to już było za czasów PiS-u i prokuratora Ziobry, było poszukiwanie zaginionego człowieka w Mikołajkach i niestety znaleźliśmy z Szymonem jego zwłoki. Tyle
ile znaleźliśmy tam błędów, ewidentnych prób zamieszania pod, zamieciona pod dywan tej sprawy, że facet se sam wpadł po pijanemu i tak dalej. Moim zdaniem, a naszym zdaniem on został jednak zamordowany, ten człowiek. Prokuratura, która nie chciała słuchać, i to już ci prokuratorzy mianowani przez pana Ziobrę po prostu. Tam po prostu był lokalny układ i facet przypadkiem wszedł w ten, nie wszedł w ten układ, ale przyzdala się przypadkiem, no i gdzieś tam tego i go pchnięto i... Morderstwo było przypadkowe, moim skromnym zdaniem, ale obrona już była nieprzypadkowa, bo po prostu członków układu trzeba bronić za wszelką cenę. Kosztem, a co będą żałować jakiegoś faceta? On nie zna po prostu. Tak to jest, niestety. Michał N. Podobnie z panią Jolantą Brzeską. No nie, no pan Ziobro przecież z tej komisji prywatyzacyjnej, nie pan Ziobro, tylko pan Jaki z tą komisją reprywatyzacyjną, prywatyzacyjną, tak krzyczał, tak grzeczał i tak dalej, a teraz robi to same pustosłowie w tej, pustosłowie w Unii Europejskiej. Nikt go tam oczywiście nie słucha i tak będzie, a tego raportu się nie doczekamy. A morderców pani Jolanty Brzeskiej nikt nie znalazł. Czyli osiągnęli swój skutek, zastraszyli wszystkich, prawda? No właśnie. Teraz ktoś mnie pyta, czy to prawda, no właśnie, to jest to, czy to prawda, co ostatnio mówią, rzekomy seks spotkania Kołcińskiego na Podkarpaciu Gdańskim, no istnieją to taśmy, chyba potem afera się, proszę pana, tymi taśmami się wszyscy straszą, niewątpliwie sprawa tych dwóch Ukraińców, ja wiem, że oni chyba do, tak, oni dostali negat od UOP-u jeszcze, czyli negat, czyli nie zgodził się na kartę stałego pobytu i w jakiś sposób ten cały podkarpacki układ polityczny ich tutaj zatrudnił. Oni dostają co? 2 lata za sutenerstwo, za te wszystkie rzeczy. Falenda dostaje 3 lata czy co, ściąga się go, robi kupę pieniędzy, a oni mniej więcej za to samo, tam również były podejrzenia, że oni nagrywają to wszystko, dostają raptem 2 lata w zawieszeniu i spokojnie i nadal są i nadal prowadzą ten sam biznes. To jest chore, proszę państwa, to jest chore. To jest chore. No ale to ja powiedziałam, nieważne, lot to jest mój ostatni, wcale nie dotyczy pana Kukiza. Walnąłem się. Zobaczycie, kogo dotyczy. Dotyczy głównie niestety tego, co się stało z Kukiz 15. Zaraz dojdziemy, co ja tu jeszcze chciałem powiedzieć. O, taki fajny cytat gdzieś znalazłem. A, nie wiem, czy się czytali książkę Osendowskiego, ja dzisiaj sobie odsłuchiwałem audiobooka z tego wszystkiego pod tytułem Lenin, jego biografię Lenina. Genialna jest, naprawdę genialna. Słucha się świetnie, czyta się to świetnie w ogóle. Niesamowite, ktoś nareszcie prawdę napisał o tym całym Leninie, tej rewolucji. Tam jest wspaniałe, prawda? Jak to Lenin powiedział, słowianofile, że na Zachodzie trzeba udawać słowianofila, słowianofila, który będzie mówił o zgniliźnie moralnej Zachodu. Skąd ja to znam, proszę państwa? Skąd to fajnie Osendowski napisał? To są słowa Lenina z końca XIX wieku, jak potem pojechał na tą emigrację. Gdzieś tam był, to właśnie powiedział, że na Zachodzie najlepiej jest udawać słowianofila, który krytykuje zgniliznę moralną Zachodu. Zachód to kocha, proszę państwa. Jak się okazuje. Nie komunistę, nie tego, a w rezultacie doszedł do komunistów. Ciekawe, nie? Ciekawe, warto sobie poczytać o Osendowskiego. I teraz, proszę państwa, do tego, zanim się mnie popytacie, do tego właśnie lot to jest mój ostatni. Proszę państwa, ja powiedziałem, że nie będę sugerował, na kogo głosować. Nie będę sugerował na nikogo, na kogo nie głosować, z jednym wyjątkiem. Z dwoma właściwie. Wyjątek to jest Wiosna i to wszystko, co jest Wiosną ze względu na ludzi Palikota, którzy tam są, a druga sprawa to jest PSL. W końcu uważam, że głosowanie na PSL jest głosowaniem antypolskim, totalnie. Totalnie antypolskim. Mówię to wprost. Mówię to wprost. Proszę państwa. Niestety tak się złożyło. Tymczasem otrzymuję informacje, bardzo ciekawe zresztą, że i to mam dość ciekawe, że pan Paweł Kukiz dogaduje się, że będzie razem z PSL-em startował. Przeczytam wam coś, to napisał dość znany ksiądz. Miałem pewną dozę, to jest informacja, to jest w moim messengerze. Miałem pewną dozę sympatii do PSL-u za jego uczciwą postawę w sprawie pamięci i prawdy o ukraińskim ludobójstwie Polaków. Jeżeli jednak jedynkami mają być tacy politycy jak Ebińczycka, aktywistka KOD i szefowa kolejnej mutacji UD, Unii Demokratycznej, WEL, Unii Wolności, czy J. Protasiewicz, którego nawet PO wyrzuciła z partii, był on też przeciwny uchwale o ludobójstwie,
to mojego głosu to ugrupowanie nie dostanie. Z tego samego powodu twierdzenie, że PSL ma się stać partią konserwatywną i chadecką, można między bajki włożyć. Zgadza się absolutnie. Tym bardziej, że jeśli pan Kukiz za obietnicę kandydowania dalej ma się podobno dogadywać z PSL-em. Chciałbym, żeby pan Kukiz albo ktoś mu doniósł tutaj z kukizowców, żeby w końcu powiedział albo zdementował, bo jeśli pan Kukiz rzeczywiście będzie z PSL-em, wejdzie w koalicję, to powiem wprost, wszystko co mówił w roku 2015 jest bzdurą. Jak można być antysystemowcem, kiedy się wchodzi w układ z najbardziej systemowym, z produktem systemu? PSL jest produktem systemu. Jak można głosować, być na listach, wyrzucać z list ludzi naprawdę uczciwych, nowych, całą masę tutaj jest, tu jest i Krzysio, ja miałem kilka audycji miałem z ludźmi, których, czy tak zwanych oszukianych przez Kukiza, do tego zaraz wrócę, i on co się dzieje, jak on może, no to przecież on mówi, przecież to zupełnie co innego, z kim, z PSL-em? Jeszcze w dodatku będą jakaś kodziara, facet, który Protasiewicz, ten pamiętacie, on to krzyczał na lotnisku, Heil Hitler chyba krzyczał na lotnisku w Niemczech, nawet PO się go pozbyła zewsząd i on też poszedł do PSL-u. Co to jest? Czy tu chodzi tylko i wyłącznie o... Chodzi tylko i wyłącznie o stołek? Dobrze, że ma w poniedziałek, więc radzę mu, żeby się zastanowił. Są, proszę Państwa, uksiły, nawet nieważne, nawet słabsze i tak dalej, gdzie on jakby dał swoje nazwisko, miałby przynajmniej utrzymałby to, w co wszedł. Proszę Państwa, w 2015 roku u mnie na profilu, ja dzisiaj ten list, dałem link do sam list do Pawła Kukiza, w którym naprawdę, patrząc na tą jego inicjatywę z przyjemnością, dużą zaufania, ja przewidziałem wszystko, że to tak będzie. W tej chwili okazuje się, że stołek, immunitet i dieta jest o wiele ważniejsza. Tantiemy wzrosły i co? W dodatku z informacji mam bezpośrednio od środowiska kukizowego i tych, których w tych rozmowach uczestniczą, bo w tym całej partii nie tylko, że odszedł poseł Rzymkowski, że odszedł Leroy, odszedł Jakubiak, odeszli tam wszyscy inni, ale to również oni cały czas tam się kłócą, żrą i to środowisko się rozwali. Bo ja zupełnie nie rozumiem, jak mając 20 posłów, ponad 20 posłów, on się chce przykleić do ugrupowania, które ma 12 posłów w tym Sejmie i nie wiadomo, czy ono wejdzie do przyszłego Sejmu, po prostu. Więc zupełnie nie rozumiem, kto robi takie idiotyzmy w tym sensie. Więc no. Zresztą uważam, że uprzedzałem również, że... No nieważne. Tu jest wielu... Ja miałem, jak pamiętacie, całą serię audycji na ten temat kiedyś. Tu między innymi Krzysio tutaj jest. Gdzie jest Krzysio? No. Zostawił Jowy i Wojowników. Tak, tylko Krzysiu, pamiętasz po tych programach z tobą, programach z Perkowskim, programach z dwoma biznesmenami z wrocławskiego. Pamiętasz? Jaki hejt się na mnie spotkał ze strony tak zwanych Wojowników Kukiza. A ja miałem rację i teraz wszystko wychodzi na moje. Poza tym jak z tego środowiska wiem, że PSL obiecał, że zrealizuje postulaty Kukiza. Obiecał Kukizowi, że zrealizuje. To trzeba być naprawdę, nie wiem, nie myśleć. No to co, PSL zrealizuje postulaty Pawła Kukiza, te, które były w 2015 roku i Jowów, czyli co, zagłosuje sam przeciwko sobie? To niech się rozwiąże, bo postulaty Pawła Kukiza były postulatami przeciwko partiom politycznym. Więc zobaczcie również, że już nie mowa o partiokracji. Nie wiem, jak Paweł Kukiz to wytłumaczy, jego sprawa. Ja powiem jedną rzecz, proszę Państwa. Jak ja powiem po tych audycjach, po tych wszystkich, między innymi poseł Brynkus, który też tam, z którym miałem kontakty, który też jest bardzo fajnym człowiekiem, bardzo fajnym, tylko że no niestety tam był zakaz jakichkolwiek kontaktów ze mną. Okazało się, że należy do tego, zaliczono mnie do dziennikarzy i należy do dziennikarzy, gdzie posłowie klubu Kukiz 15 mają zakaz w ogóle rozmów, więc jakiś zakaz wydawania rozmów jakimkolwiek dziennikarzom jest, proszę Państwa, idiotyzmem. Idiotyzmem. Stary Kerel. Kukiz nie ma struktur i nie zbierze podpisów, dlatego z PSL. Stary Kerel byłby w stanie to zrobić, gdyby pomyślał. Dlatego z PSL, bo co? Bo co? I to oznacza, że ma koniunkturalnie. I tak będzie pan go tłumaczył? PSL też tak się tłumaczy. I tak będzie go tłumaczył? No.
To nie jest tłumaczenie. I naprawdę zacząłem wierzyć, że przyszedł ktoś zupełnie nowy w 2015, chociaż też mi się pewne rzeczy nie podobały, do momentu, w którym nie dowiedziałam się, jak wyglądały listy wyborcze i nie zaczęli mi opowiadać. I tych dwóch biznesmenów wyraźnie, jak oni się na tym oszukali. Są tutaj i prawdopodobnie mnie oglądają, więc mogą potwierdzić w tej chwili. I to jest właśnie lot, to jest mój ostatni. Zgadza się, lot to jest mój ostatni, bo ja przypuszczam, że jeżeli Paweł Kukiz, w odróżnieniu od całej reszty jego tych, ja nie lubię takiej socjalizacji, to jest pan poseł Paweł Kukiz, między Pawle i tak dalej, nie lubię tego, nie rozmawiałem z panem Kukizem nigdy i raczej nie wątpię, abym rozmawiał, ale jeśli ktoś mu przekaże, to powiem, panie pośle, Pawle Kukiz, nie idź tą drogą, wiecie, o kim to mówię, chociaż nie jestem w tym stanie, nie. Po prostu niech pan się zastanowi, jeśli się cały czas głosi i robi sobie sztafasz i antysystemowca i wchodzi się w najbardziej systemową partię ze wszystkich, partię, która jest przy żłobie od 30 lat, która jest odpowiedzialna, w pełni odpowiedzialna za ten cały syf, który się dzieje w Polsce, ta partiokracja. Nie wiem po co, nie wiem po co. 4 lata. Ja też jak zadałem pytanie, chyba na początku tej zeszłej kadencji Sejmu z jednym z posłów rozmawiałem, Kukiza, i zadałem pytanie, no dobra, a dlaczego się sami nie pozbawicie immunitetu? Dlaczego nie zrezygnujecie z diet, skoro tak mówiliście? Bądźcie uczciwi. Albo mówcie, że nie można. Jak zaczęli mi tłumaczyć prawdymi tymi, to już wiedziałem, że to tak będzie po prostu. To jest chore. Oprócz tego, tam zaczynają się przyklejać ludzie do tego wszystkiego. Różne dziwne środowiska, między innymi takie środowisko, które chce w okolicach 1 września zorganizować, jak będzie Trump w Polsce, ogromną antyamerykańską demonstrację, antyamerykańską, że precz okupantem w Polsce, pod tym tytułem. Proszę Państwa, ja jeszcze raz wytłumaczę. I tłumaczę i będę tłumaczył cały czas. Nie mamy w tej chwili, patrząc na całą sytuację polityczną, alternatywy. Ja widzę ogromną w tej chwili aktywność różnego rodzaju dezinformantów i różnego rodzaju aktywność rosyjskiego wywiadu w internecie, między innymi poprzez różnego rodzaju dziwaczne portale i dziwaczne wpisy, które mają przede wszystkim podważyć nasz sojusz z Amerykanami. Dokładnie. Czy podważać również, nie dopuścić do sytuacji, w której Amerykanie uznają nas za głównego sojusznika w Europie. To są różnego rodzaju również dziwni profesorowie i dziwni teoretycy, którzy gadają głupoty o tym i między innymi ostatnio po tym, jak Trump się wypowiadał, że Trump poszła ta dezinformacja, w której natychmiast zaczęła większość wierzyć, że Trump się cieszy, bo przyjedzie do Polski, postawi nam bazę i my za to zapłacimy. On Trump tak nie powiedział i nie o to chodzi, proszę Państwa. Ale wybór jest podstawowy. W naszej sytuacji w tej chwili, proszę mi wybaczyć, ale bitwa o suwerenność jest bardzo ważna. To piękne słowo, tylko czy nas na to stać, czy my mamy, czy jak my możemy być suwerenni, kiedy kurde, my nie potrafimy sobie poradzić z Ukraińcami, nie potrafimy stworzyć armii, nie mówiąc już o prawdziwych służbach specjalnych. Prawda? I mamy wybór. Albo Amerykanie, albo Rosjanie i Niemcy. Co wolicie, proszę Państwa? Co wolicie? Wybierajcie, Rosjan i Niemiec. Czy Państwo myślą, że to przeprosiny i to, co się działo w Niemczech z okazji Powstania Warszawskiego, gdy przeprosiny, to jest dlatego, że Niemcy tak mówią? Nie, to jest po prostu gra polityczna. Gra polityczna. Kolejne zbieranie tych zwolenników. I jeżeli słyszę, że ma 1 września być jakaś demonstracja, znowu zostanie zakłócona rocznica, bardzo ważna dla nas, rocznica wybuchu II wojny światowej, znowu zostanie zakłócona przez idiotyczną antyamerykańską demonstrację. To jest działanie antypolskie w tej chwili. Tak naprawdę to jest działanie antypolskie. Nie ma w Polsce służb, które by potrafiły temu przeciwdziałać. Uważajcie Państwo, bo to trzeba, wygodnie jak ktoś zna angielski, to może sprawdzić, co Trump powiedział tak naprawdę. No. Więc my mamy z lewa Niemcy, z prawa Rosji, a z dołu Ukraińcy, bo od środka nawalanki wewnętrzne. Tak, zgadza się, absolutnie się zgadza. Powiedziałem, to jest pierwszy raz i chyba ostatni. Mamy w historii szansę wyrwania się z tego zaklętego kręgu, to znaczy wzmocnienia siebie. I teraz zależy od naszego rządu, czy będzie potrafił to wykorzystać, czy nie.
To, co Trump powiedział o tym płaceniu, to chodzi o to, jeszcze mówiłem, o kompatybilność. My musimy dostosować nasz system do systemu obrony natowskiej, systemów obrony, i to nie jest, to się robi na piśmie. To jest wszystko, proszę Państwa. Jeśli robiłem ochronę kontrwywiadowczą na PWPW, to zajmowałem się również wygięciem słupków na górze, na których był drut kołczasty. To wszystko jest, proszę Państwa. I teraz pojawiają się różne historie. I to jest ostatnia właściwie szansa z tym wszystkim. Widać, że Amerykanie robią co chcą. Więc proszę Państwa, jeszcze jest jedno, powtarzam jeszcze raz. Źle zinterpretowano. Ja słuchałem kilkakrotnie. Nie to, powiedział tam, są tak, że my musimy, to jest w tej frazologii amerykańskiej, zrobić nakłady. Tak Amerykanie działają. Musimy zrobić ochronę kontrwywiadowczą. Musimy stworzyć odpowiednie nakłady, które będą kompatybilne i służby, i tego nie zrobiono Amerykanie, bo jeśli będziemy chcieli, żeby zrobili to nam Amerykanie, i to Trump wyraźnie powiedział, to będziemy 51 stanem. Chodzi o to, że my sami musimy. To są nasze nakłady. My dostaniemy te pieniądze. My dostaniemy jakieś tam kurde rzeczy, coś tego, ale musimy również robić. Tak samo Niemcy również musieli wprowadzić trochę pieniędzy, tworząc do Rammsteina. To nie jest tak. Tak to po prostu działa. Każdy, proszę Państwa, kto wie na ten temat, kto zna się trochę na bezpieczeństwie państwa, ale naprawdę i rzeczywiście w tym pracował, dobrze wie, że mam rację, proszę Państwa. I teraz jak czytam o wzywaniu w internecie i różne rzeczy, i niestety niektórzy i to wszystko jest pod szyldem różnego rodzaju pseudonarodowców, nie tych znanych, ja nikogo tu nie obrażam, ale to natychmiast idzie pod ten szyld. My tutaj narodowcy, my tylko Polska jest Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków, że pojedyny wielki, suwerenny kraj, i zaczyna się po prostu, zaczyna się. No. Czyli internet rzeczy do cena wejścia do systemu? Nie, proszę pana, ja tak nie powiedziałem. To nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Internet rzeczy jest, niestety nas czeka, to jest kwestia również zrobienia odpowiednich... Internet rzeczy nas czeka, internet rzeczy... Proszę państwa, ja kiedyś prowadziłem takie szkolenie. Chciałem prowadzić, ale nie było nikogo na te szkolenie. Jak wykorzystać to wszystko w celu własnej ochrony? Wszystko można. Tu w tym momencie to jest nasza sprawa, czyli sprawa społeczeństwa, żeby pilnować rządu, żeby rząd wprowadził odpowiednie hamulce prawne i hamulce ustawowe. Wtedy nam to nie będzie grozić. Wtedy nam to nie będzie tak bardzo grozić, proszę Państwa. No. No. Krzysztof K. Ale pan, no co pan pisze, skąd my dostaniemy? Nie. Musimy. To jest taka również sugestia. Jeśli mamy pieniądze, budżet obrony, to nie wydawajmy tego na dziesiątki tysięcy generałów, urzędników, na sekretarki w policjach, tylko wydajmy na merytoryczne rzeczy, na przykład na zbudowę odpowiednich dróg. Po prostu. No. Piotr Kardasz. Piotrek, przestań gadać głupoty. Bez jakie prawa dowiesz? Pan, czy wariowałeś? To by się wydaje się, Piotruś, wydaje ci się, że co? Znaczy to z niektórymi znam, dlatego mogę mówić Piotruś. Wydaje się, że co? No tak, już jestem zły, bo takie zachowa, bo takie wygląda, że właśnie. Zachowanie pana wygląda, że ktoś jest obecny w pomieszczeniu. Ale pan to odkrył, czy tak jest. Jest Tadeusz, u którego mieszkam, bo ja powiedziałem, że jestem gościem, ktoś mnie ugościł, ktoś mi dał znak na głowę w Norwegii, stąd nadaję. I już. A ponieważ internet jest jaki jest, także on nie może oglądać mnie w internecie, to siedzi i słucha. I bardzo dobrze. No. A pan uważa, że kto? Służby specjalne? Pan przestanie po prostu. Retronuklon. Ja wiem do czego, jeśli sam ostrzegałem przed internetem rzeczy, ale wiem również, jak to można wykorzystać, żeby się obronić. No. Panie Piotrze, celowo przekłamują słowa Trumpa. Pamiętam, jak oglądałem w oryginale debaty między nim a Clinton i zauważyłem mnóstwo. Tak, oczywiście, że tak. No. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I w tym momencie sytuacja jest taka, jak ktoś namawia do demonstracji, wielkiej antyamerykańskiej demonstracji w Polsce, jakby w czasie wizyty Trumpa, robi naprawdę to, tylko i wyłącznie służy Rosjanom i Niemcom. Tylko służy Rosjanom i Niemcom. Więc prosiłbym, proszę Państwa, czołem dla Tadeusza. Tadeusz, Nexus 2 mówi czołem tobie i już. No, właśnie. Ale Gośmanosa to który Gośmanosa? No oczywiście, że jest, bo ja tam patrzę czasami na Tadeusza normalnie. No. Tak jakbym był w telewizji, no. W studiu telewizyjnym. Więc cóż. Uważam, że to jest absolutnie antypolskie i o tym będę mówił. Co pan powie na temat słów Trumpa w strefie zdemilitaryzowanej na granicy między... Kim to mój przyjaciel, czy nie ma dobrych, są tylko interesy? Oczywiście, że są tylko interesy. Amerykanie nigdy tego nie ukrywali.
Może my w końcu zaczniemy myśleć pragmatycznie o interesie. W tej chwili jedynym naszym interesem jest właśnie interes z Amerykanami. Po prostu wyrwanie się z tego kręgu, bo jak Państwo wiecie, wieczny sojusz niemiecko-rosyjski jest, no niestety. No, niestety. No. 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 A tutaj ktoś mi tu zaczyna, no jest. Tak, i pewnie jestem zły. A ja sądzę, że będzie duża chryja w PR i to już na jesieni zacie się do Trumpa i przejdzie kampanię. Tak, oczywiście, to się stanie natomiast elementem kampanii wyborczej, ale powiedziałem, mamy dwie rzeczy. Powiedziałem, opcja rosyjsko-niemiecka, dlatego że wiesz, to sojusz rosyjsko-niemiecki. Proszę Państwa, ja nie będę wymieniał nazwy, bo nie chcę uniknąć pewnych prawnych tych, ale jedna z głównych firm, który tak również przez PO oferowanych, budujący nam autostrady, firma o niemieckiej nazwie i pochodząca z kraju niemieckojęzycznego, tak prawdę mówiąc, była firmą rosyjską. Ukrytą firmą rosyjską. Wiele jest takich rzeczy, proszę Państwa. Wiele jest takich rzeczy. Powiedziałem jeszcze raz, nie zapomnijcie Państwo, że sytuacja staje się coraz gorsza. Niemcy najpierw stworzyli prawo, które pozwala cudzoziemcom, mającym prawo stałego pobytu cudzoziemcom, nawet i Polakom, dosłużyć w Bundeswehrze, a potem otworzyli rynek pracy dla Ukraińców. Czy Państwo myślą, że im chodzi o uchodźców w Bundeswehrze? Nie. Nie. Oni będą w ten sposób formalny szkolić Ukraińców bojowo, prawda? Chcę przypomnieć, że jest to odwrotna sytuacja, bo na podstawie podobnych umów Adolf Hitler i jeszcze przed Adolfem Hitlerem Republika Weimarska omijała postanowienie traktatu wersalskiego i szkoliła i testowała sprzęt w Związku Radzieckim. Pamiętacie? No właśnie. A co z literaturą? No są literatura, no i wielkie rzeczy, no. Co mamy dalej? Trumpek, oczywiście, że w naszym interesie, a to, czy będą nas szanować, oni chcą nas szanować, bo jeżeli rozmawiałem, proszę Państwa, na krótko, na 3 dni przed swoim wyjazdem z pewnym znanym amerykańskim dziennikarzem, on ewidentnie mi się zgodził ze mną, że Amerykanie słuchają, jeżeli im się pragmatycznie powie i wyjaśni, ja to miałem przy okazji paru spraw, które z nimi robiłem. Nie przytakiwanie, ale mówienie własnego zdania i oni to cenią, jeżeli to potrafię wyjaśnić, no. O właśnie, pan Marek Kamiński, który nie wiem dlaczego mówi mi Piotruś. I teraz coś tutaj. Właśnie, różne rzeczy. Także go ukrywamy teraz na tym. Gdzie on jest? Ukrywamy go, blokujemy go na tym kanale, ponieważ zdaje się, że wiem kto to jest i co to za idiota. No i mogę nawet powiedzieć jak się nazywa. I lepiej, żebym nie mówił, panie Marku Kamiński, jak pan się nazywa, kim pan był i kto panu załatwił, żeby pana zawu nie wywalili. No i dlaczego? Dobra? Och, już. Usunięty, go trzeba zablokować. Gdzie ten klient jest? No, przepraszam, ale mi tuś ten telefon, dobra. Ludzie, kiedy zrozumiecie, że i tak, jeśli skłócą Trumpa z Polską, czy Polskę z Trumpem, to dzięki takim działaniom, o pseudosuwerenności, proszę Państwa. Jeszcze raz, ja nie na darmo, wiedziałem, że o tym powiem, powiedziałem dzisiaj słowianofile, że najlepiej na Zachodzie być słowianofilem, mówiącym w kółko o zgniliźnie Zachodu. Zachód to kocha, szczególnie Zachód Europy, ci wszyscy Europejczycy. To powiedział Lenin i w ten sposób odgrywali. No i co? No. Komu się zresztą strasznie nie podoba, to, co ja mówię bardzo, bo zdaje się, że już nawet wiem dlaczego. No. Darecki, papa, no to do widzenia. A kto z polskiego Rysiu z dzisiaj? Ja też nie znam, dlatego to mówię. Elo Harks, nie mam wrażenia. Uważam, że tam też są pewne walki i pewne różne rzeczy. To jest również kwestia tego, ale trzeba czytać między wierszami. Trzeba nie słuchać tego, co mówi pan. Oczywiście, ale nie tak dokładnie. Natomiast są różne oceny. Oceny czysto techniczne na temat dróg, zabezpieczenia, możliwości prawnych. Pewna sytuacja wywiadowcza terenu, tak to się określa i już. No. No, a skąd ja wiem, co się dzieje w ABW? No. Piotrek X. Tak, panie Piotrek X, ale w Amerykę. Przeprowadziłem się. 2,5 tysiąca kilometrów dalej. No.
Nie, dzisiaj nie chcę o pozytywizmie mówić. Nie chce mi się do... niestety. Jak pan zawa wycofanie się Rosji i USA z traktatu i na temat średniego pośredniego... Tom 4 fan. Ja o tym mówiłem już, proszę państwa, mówiłem o tych rakietach, że to jest coś innego. Tu chodzi również o zwiększenie zasięgu. W tym momencie tak się składa, że ten traktat preferuje, niestety niszczy nas. Rakiety nie dosięgną Niemiec, nie dosięgną Berlina. Natomiast jeśli Amerykanie się wycofali i tak dalej, to część rakiet, które średniego zasięgu, może dosięgnąć Moskwy, szczególnie z terytorium Polski, proszę państwa. Proste. No. Synapsy, ja już nawet nie chcę słuchać tych rzeczy. No. Oj, przestańcie się kłócić, bo już wy się kłócicie, ludzie. Dobrze. Co mamy dalej? Panie Piotrze, ludzie nie są świadomi tego, że wszelka elektronika kupiona od Chińczyków wysyłana na nie. Oczywiście, że można to sprawdzić. Ja o tym wiem. No może kiedyś zrobię taką, ja sam powiedziałem, jeżeli chodzi, nie da się uniknąć pewnych historii, ale to trzeba umieć tym żyć, trzeba umieć to wykorzystywać. No. Panie Krzysztofie K., znowu jakieś przybytki rozkoszy. Ludzie, co wy macie do głowy? Panie Krzysztofie, pan idzie na jakiś kanał, gdzie są, obejrzy sobie. Ja to na tym nie mówię, to nie interesuje. Mnie interesuje zupełnie co innego. My sami siebie wykańczamy kontaktami, że ludzie. Elo Harks, tak, powinniśmy zacząć od środka. To też wszystko dotyczy, no ale to też to wszystko jest bardzo ważne. Ale proszę państwa, ale ja w tej chwili mówię o sytuacji, bo przeczytałem z przerażeniem dzisiaj. Ktoś zresztą się na siłę do mnie chciał wpakować. Jakiś facet, który specjalnie mi wrzuca, i to facet jeszcze z takiego miasta, dość czerwonego miasta, jest tam, gdzie jest cała masa czerwonych po prostu. To jest ta czerwona zaraza, proszę państwa, której podobno nie ma. Panie Piotrze, nie ma pan wrażenia, że nasi politycy mają syndrom postkolonialny? Tak, zgadza się. To jest po prostu błąd w ocenie. Ja to też mówiłem PiS-owi i to ludziom z PiS-u. To nie jest tak. Im się wydaje, że będą mieli parasol amerykański, to przetrwają. Tylko ten parasol amerykański jest bardzo pragmatyczny i Amerykanie nie cenią niewolników, tylko cenią tych, którzy mają własne zdanie. Naprawdę. Dlatego tak rozmawiają z Kimem. I z nami też tak mogą rozmawiać, jeżeli będziemy potrafili z nimi rozmawiać. I już. Panie Piotrze, a czy widział pan już zorzę polarną? Nie, nie widziałem. W miejscu, w którym jestem, nie ma zorzy polarnej. Zbigniew Morgowski już jest usunięty. Dzisiaj nie zawsze. A o, chodzi o te o Wralu? No, zobaczymy. Zadzwonię, potem to się dowiem. A czy słyszał pan o pomyśle Macierewicza, aby zrobić łodzie podwodne, zrobić je w rakiety średniego zasięgu, które mogą mieć na celu Moskwę czy Petersburg? Nie, nie słyszałem. To jest kwestia, że my jesteśmy krajem NATO, także te różne zmiany. Wiecie państwo, jest pewien problem, jeśli chodzi o zakup uzbrojenia w Polsce, i to ja widziałem, i to nie tylko, ponieważ tak się składa, że być może podpisują ministrowie finalne protokoły, ale niestety na rozmowy przyjeżdżają fachowcy niższego szczebla, którzy wiedzą, o czym rozmawiają. A tymczasem sytuacja jest taka, że u nas się ministrowie pchają do wszystkiego i naprzeciwko mają fachowców, a ci ministrowie, mając różne wykształcenia typu perukarz i tak inny, takie różne rzeczy, niezbyt się znają na tym wszystkim. Dlatego robimy takie bzdury i tak łatwo nas oszukać. Ale nikt nie o nas nie żąda. My nie mamy czym. My mamy jakąś marynarkę? W ogóle? Podobno mam. A jak pan myśli, w latach 90. nas bardziej Amerykanie? No, tak, ale cenili nas na początku, tylko że no niestety tam oni też byli przez różnych prezydentów skierowani. To wydaje mi się, że jeśli chodzi o Trumpa, to bardziej on przypomina Kennedy'ego i Reagana, tak na dobrą sprawę w tej chwili, niż poprzednich prezydentów. Dobra, zostawmy to, bo no, na razie, bo to wiadomo. Macierewicz chciał stocznię i port w Elblągu rozbudować, dostał kopa. No, no wszyscy dostali kopa, który myśleli. No. Właśnie. Dobrze, proszę państwa, dobrze, to na chwilkę jeszcze pogadamy sobie. Chcieliście o literaturze, no nie wiem, o czym pogadać z państwem. Mówiłem państwu o Sendowskim, bo naprawdę proponuję przeczytać tą biografię Lenina. Jeśli ktoś z państwa nie czyta, jest nawet audiobook, bardzo fajnie się słucha. Można przeczytać tę, posłuchać albo przeczytać tego. Sendowski świetnie pisze. To jest taka biografia Lenina, gdzie on dostał wyrok śmierci chyba w Rosji za to.
W 1930 roku ona została napisana. No niestety Ossendowski jeszcze nie napisał o Stalinie wtedy, bo to był dopiero Stalin. Natomiast wczoraj widziałem bardzo ciekawy film brytyjski, dokumentalny na temat oszustwa i na temat naiwności świata literatury, jeżeli chodzi o Stalina. Jest przerażające. To jest to, co mówiłem Państwu o marazmie Rosjan. Stalin wykończył praktycznie całą kulturę rosyjską. Bułhakow, Osip Mandelsztam. W sumie udało mu się ściągnąć tego naiwnego Gorkiego, ale Gorki też za to zapłacił. Nawet taka tuba propagandowa Fadiejew, nie wiem, czy ktoś słyszał Fadiejewa, o Fadiejewie, on przecież popełni samobójstwo, pisząc zresztą, że on już nie może tego wszystkiego znieść. Ja zresztą uważam, nawet kiedyś może zrobię na tę audycję o pewnej naiwności artystów, pisarzy czy aktorów, na których my zwracamy uwagę. Przykładem jest, proszę Państwa, Paula Wesseli na przykład. Otóż nie wiem, czy Państwo wiedzą, kto to jest. Słyszeliście o filmie Heimker? To jest taki film propagandowy, kręcony już na początku wojny, okupacji w Chorzelach, opowiadający, mający uzasadnić, że Niemcy mają tu rację i tak dalej, propagandowy, w którym grał między innymi jego syn, jedną rolę jeszcze przed zabiciem go, i Paula Wesseli. Film bardzo, bardzo dobrze zrobiony, świetnie. On opowiada o tym, jak Polacy prześladowali mniejszość niemiecką, potem jest tak, że ci Niemcy wedroni do tego Heimkę, do tego wszystkiego. I Paula Wesseli, aktorka, była najlepszy numer, że ona zmarła w latach, na początku lat 80. chyba, czy no nieważne, pamiętam, ale ona grała jeszcze po wojnie, to była Austriaczka. I ta komisja denazyfikacyjna stwierdziła, że jeszcze tak naiwnej i tak głupiej kobiety to jeszcze w życiu nie widziała. Ona jej interesowała tylko gra w tym celu. Druga taka sprawa to jest świetnie przedstawiony aktor zresztą, jeżeli pamiętacie Mephisto Klausa Manna, tą książkę Mephisto. To jest o tym aktorze Grimbergu, który też był apolitycznie bardzo naiwny, próbował ze wszystkimi, każdy kto mu pozwolił grać. I jak wiadomo, on był jedną z tub takich propagandowych, propagandowych hitlerowskich. To samo zresztą było podobno z... No już Państwa nie rozumiem. Już Państwa nie interesuje to po prostu, co ja mówię w tym momencie. To szkoda. To szkoda, bo to jest też ciekawe, bo to tak w kontekście naszych aktorów, wspaniałych, genialnych, czy naszych artystów, którzy się naprawdę zupełnie nie orientują, bo w tej chwili hejt na pana Sztura, zresztą to ich jest i troszeczkę jego reakcje na ten temat, czy na Gajosa, czy na innych, przecież myśmy tych wszystkich aktorów kochali i kochamy. I to są naprawdę świetni aktorzy. Tylko niestety zwracamy niepośrednio uwagę na bez sensu troszeczkę. Taką najbardziej chyba tragiczną postacią z tego wszystkiego jest norweski, jest Knut Hamsun, laureat Nagrody Nobla, autor wspaniałej książki Głód zresztą, który w dniu śmierci Hitlera opublikował pean na jego cześć. On zresztą popierał Hitlera i tak dalej, ale Hamsun dokładnie nic nie wiedział, co się dzieje i co za tym idzie. On po prostu taki był, jaki był w tym wszystkim. Knuta Hamsuna, podróżnik, to jest biografia. Lenin, po prostu Ossendowski Lenin. Ferdynand Ossendowski Lenin, właśnie. I Rafał Błaszczyk, co dalej z Iranem? A co mnie to obchodzi, co dalej z Iranem? Sprawa Iranu nie moja. Dlaczego ja mam się wtrącać? No, dosyć walki o wolność naszą i waszą. Znaczy waszą i naszą właśnie. I w tym momencie, proszę państwa, Hamsun za to ogromnie zapłacił, dlatego że on nawet dał zresztą w Goebbelsowi w 1942 czy 1943 roku podarował swój medal jako laureata Nagrody Nobla, medal Goebbelsowi po prostu. A szkoda, bo to jest świetny pisarz. Tutaj w Norwegii widzę, że trochę tego Knuta Hamsuna jednak, bo to właściwie jest jedyne poza Ibsenem, czym się oni mogą pochwalić, tak naprawdę mówiąc. No może jeszcze Sigrid Undset, ale Hamsun był twórcą zupełnie nowej, nowego rodzaju sztuki w ogóle i nowego rodzaju pisania, strumienia świadomości, narracji personalnej. Trochę trudne te książki, jeżeli ktoś to kiedyś przeczyta i da radę, to warto po prostu.
To warto to przeczytać. Tak samo dotyczy to również ogromnego hejtu i takich tego wszystkiego na Tuwima, Gałczyńskiego, czy nawet na Broniewskiego. Mało kto sobie zdaje sprawę. Oni mieli własne poglądy oczywiście, ale proszę Państwa, po powrocie do kraju Tuwim i ten, oni też wierzyli w jakąś ułudę, w jakąś bajkę. To było widać. Zresztą, tak prawdę mówiąc, to i Tuwim i Gałczyński nic wielkiego już nie napisali, a takim propagandowym wierszem Gałczyńskiego był słynny taki dytyramb na cześć pokoju z okazji Dnia Zwycięstwa czy czegoś tam, ale to bardzo krótko, bardziej weszli, odizolowali się, weszli w ostrą lirykę, to przecież są pieśni Gałczyńskiego. Każdy z nich zresztą za to zapłacił najwyższą cenę, bo oni zmarli na przecież i większość z nich się zapiła na się, i zarówno Tuwim, jak i Gałczyński, mimo to praktycznie się zapili na śmierć. Broniewski zapłacił również ogromną cenę, bo zamilkł. Też nie był, siłował ratować, wpadał w tą pułapkę i wielu takich było. I dlatego my w tej chwili zupełnie niepotrzebnie po prostu patrzymy na co? Wrócili, gdzie mieli wrócić po prostu? No. Gdzie mieli wrócić po prostu? No. Damian, że wracali do kraju, wracali, też oni nie wiedzieli, co tak naprawdę się dzieje, zarówno w Stanach Zjednoczonych, nie, zarówno w Związku Radzieckim, jak i co naprawdę robi Stalin. Przypuszczam, że większość Rosjan również nie wiedziała, oni tylko ginęli. To jest coś przerażającego, więc właśnie to jest bardzo trudne do udowodnienia nawet, bo ja bronię tych ludzi, ale to nie był taki Ważyk, to nie byli ci ludzie jak Wisława Szymborska, nie byli tacy ci, którzy tworzyli, dopiero zaczynali tworzyć czasów komuny, to byli już uznani pisarze i poeci, tak jak i Knut Hamsun w Norwegii, czy tak jak właśnie aktor Grimberg, czy jak Pola Weseli. To byli już znani ludzie jeszcze zanim przyszedł Hitler i oni potrzebowali ich, żeby pokazać światu jako takiego pewnego usprawiedliwienia dla siebie po prostu. To jest ciekawe, ja może kiedyś zrobię KHT na ten temat, bo kwestie tej propagandy są niesamowite po prostu. No. Pan po prawej ma drugi monitor. Nie, pan po prawej nie ma drugiego monitora. Po prawej jest telewizor, który gra. No i co, wielkie, jest to wielka rzecz. No. Nie rozumiem, o co chodzi. Kiedyś pamiętam, po latach 50. i 60. Dymsza miał ogromne kłopoty, bo on występował dla Niemców jako aktor. Występował w niemieckich teatrach i kabaretach na początku, tylko że w odróżnieniu od Igo Syma, Dymsza nigdy nie donosił na swoich i nie służył Niemcom za źródło informacji i nie zmienił, tak jak jego syn. I tak czym wyrok został wykonany. Zresztą to jest inaczej. Zresztą jest taka anegdota o Adolfie Dymszy, że mniej więcej chyba w roku 1941 albo 1942 Dymsza w kabarecie w Warszawie dla Niemców wyszedł ucharakteryzowany cały czas podbitym okiem, porwany to wszystko, strasznie przemaglowany, gotacznie pobity, popatrzył się na salę i powiedział po niemiecku, że patrzcie, coście ze mną zrobili, a przecież nazywam się Adolf. A też mam na imię Adolf, prawda? To też świadczy o wielkości tego człowieka. No i niestety, no, takie czasy to krzywdzi. Dlatego ja mogę krytykować niektórych, bo na przykład pani Janda poszła za daleko po prostu. Ale bronić będę jednak tych wspaniałych aktorów, którzy są naprawdę wielkimi aktorami. A to, że oni się nie znają na polityce i są naiwni, to trudno po prostu. To trudno. No. Proszę Państwa, Państwa nie interesuje tutaj, czy mam drugi monitor, czy coś. Co to Państwa obchodzi? Krzysztofka, nie poświęcam czasu na pisanie Choluba 2, mam własne problemy, nie chce mi się pisać po prostu w tej chwili, nic, nie chodzi mi pisanie. No. Nie, oni, tak, Hamsun skończył w domu wariatów, rzeczywiście, oni go pozbawili, kazali mu płacić tak wielką grzywnę, pozbawili go całego majątku. Nie rozumiejąc w rezultacie, że on żył we własnym świecie i nie docierały do niego informacje ze świata zewnętrznego. To nie jest usprawiedliwienie oczywiście, no ale jeśli tak o tak zwanej czystości moralnej, proszę Państwa. Proszę Państwa, ja widzę teraz aktorów i nie tylko aktorów i twórców, którzy się chwalą, jak oni wspierali, jak oni walczyli z komuną, jak oni byli przeciwko komunie, a pamiętam takich takie różne migawki ze spotkania z towarzyszem Jaruzelskim, z różnymi rzeczami, więc bądźmy szczerzy, proszę Państwa, nie jest to tak. Nie jest to tak do końca, jak to się mówi. No. Po prostu.
Anna K., ale co powiedziałem? Bo nie pamiętam. No Barbara Bittner, no nie tylko przecież, wie pan, jego syn był jedynym aktorem, który został wykonany zresztą i to też były represje później ogromne w środowisku tych aktorów. To był przecież, to był jego syn, ale on był zdrajcą, on donosił na Polaków. W wypadku aktora tytułem Greenberg, tego, który grał w tym, to również Herbert von Karajan, który grał dla Hitlera, na urodzinach Hitlera. Ale czy to oznacza, że on był nazistą? Nie, on nie był nazistą. On po prostu, mu dano po prostu możliwość grania. Muszę powiedzieć, że w latach 80., kiedy Jaruzelski się zorientował, 14 grudnia, 13 grudnia właściwie, stan wojenny, prawda? Wprowadzono stan wojenny, 13 grudnia. Nic nie ma w telewizji, nic nie ma w radiu. Ale co dają? Muzykę rockową. Co pewien czas dają muzykę rockową z zespołami, które nawet nie były świadome, że one są tak do tego propagandowo wykorzystane w celu skanalizowania społeczeństwa. Co chwila. Dawali muzykę rockową. Jeśli teraz będziemy mówić do aktorów, jeżeli będziemy oceniać, to przecież proszę Państwa, grali w filmach robionych za komuny prawie wszyscy ci aktorzy, którzy twierdzą, że obalili komunę i tak dalej, a gdzie mieli grać? W jakich filmach, proszę Państwa? No właśnie. Bądźmy, tak nie można po prostu. Trumpek, ja też nie rozumiem, że plują. No plują, no po prostu tak to jest. No, za dużo nadajemy właściwie temu konotacji. Niech sobie mówią, co chcą. To nie są ludzie, którzy się zajmują polityką. Ostatecznie aktor grający, musiałbym uważać, że aktor grający czy Mikulski był tym, był rzeczywiście oficerem. No to znaczy tak, Emil Karewicz jest gestapowcem. Tak, Emil Karewicz, czy jeszcze, jak się nazywał, o Jezu, ten słynny aktor, August, no nie pamiętam, on był więźniem, jednym z pierwszych więźniów obozu w Auschwitz i on również grał bardzo często z esmanów. To jest na tej zasadzie. To są ludzie, którzy grają. I dlatego mówię również o aktorach, proszę Państwa, i mówię również o artystach tego typu, bo ostatnio jakaś dyskusja, Tuwim, komunista i tak dalej. Nie, on nigdy nie był komunistą. Poza tym to jest największy, moim zdaniem, polski poeta, to jest Tuwim. No, zresztą, proszę Państwa, kiedyś w latach 60. wyszła taka książka, jak dziś pamiętam. To była antologia. Może ktoś to pamięta, tą książkę, taka biała okładka, to była antologia wspomnień z okresów szkoły. Tam był i Benedykt Herz, wspomnienia Samowara częściowo, tam napisał to takie rzeczy i między innymi Julian Tuwim, który opowiadał o swoich pierwszych próbach literackich, jak miał lat 14, napisał taki wierszyk i twierdzi, że to był jeden z najlepszych jego wierszy i powtarzam, to pisze Julian Tuwim, żeby nie oskarżono antysemityzm. Julian Tuwim pisze tak. Jedzie Mojsze po wodę, złapał kozę za brodę, a koza go za pejsy, czysty Mojsze tutejszy. Takie próby Tuwim sobie pisał, proszę Państwa, jak widzicie. No. Teresa z Kalkuty, najprawdopodobniej tak, jego syn był jeszcze szpiegiem niemieckim jeszcze przed II wojną światową. No August Kowalczyk, właśnie, jeden z najlepszych polskich aktorów. No czy... To przecież to wiadomo, no to przecież ja pamiętam jego mododram, zresztą niesamowity mododram Augusta Kowalczyka, gdzie on się wciela w SS-mana z obozu w Oświęcimiu. Ale on to widział, na własne oczy, potrafił to zagrać. I czy to oznacza, że on był, czy to była ofiara w sumie Niemców, prawda? On był ofiarą Niemców, oczywiście. Zaraz, no tak, ale byli aktorzy, którzy sami donosili na koleżanki z branży, jak Wojtek Wygibas, to zawsze tak jest wszędzie, de facto to jeden z bardzo znanych aktorów amerykańskich, bardzo, 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 bardzo znanych, przyznał się nie tak dawno, on już też ma około 80, bardzo, bardzo znanych, nie będę wymieniał jego nazwiska, przyznał się niedawno, że od 40 lat jest współpracownikiem CIA, no i co z tego. Także zawsze będę brobił Tuwima, mimo że tutaj środowiska skrajne mi powiedzą różne dziwne środowiska, które się nazywają same skrajne i te takie tego, powiedzą mi, że Tuwim to Żyd i tak dalej, bzdura, Tuwim jest najlepszym polskim. Panie Krzysztofie K., jak pan się doczepi jakiegoś tematu, nic ja mówię na ten temat, z góry panu powiem, że nie odpowiem. No. Panie Piotrze, poetycko napisał Bartosz Kawa, no ale to Tuwim pisał, proszę państwa. A czy dziś w Polsce grają aktorzy PW? Co to jest PW? Nie wiem, co to znaczy PW.
Panie Piotrze, a co pan powie, jak Holanda mówiła, że u nas jest antyzem? Nie, nie, jeżeli chodzi o tego typu produkty, jak Agnieszka Holland i tego typu produkty propagandy ewidentnej, to dajcie spokój. Najgorsze w polskim, wiecie, powiem państwu tak, najgorsze jest, że u nas musi być opowiedziana sfera polityczna, musi się opowiedzieć po jakiejś stronie politycznej. Dlaczego ja to mówię? Aktor to aktor. I wpadają w pułapkę w tym momencie. Oczywiście, że jest pewnego rodzaju koniunkturalizm, ponieważ większość tych ludzi wie dobrze, że zrobi karierę na Zachodzie, czy jeżeli będzie w tej chwili robić określoną, będzie prezentować określoną linię polityczną i robi to. Nie oznacza, że w to wierzy tak na dobrą sprawę. No. Ja oddzielam bardzo często, a jeżeli chodzi o Knuta Hamsuna, to jego po prostu on był bardzo naiwnym człowiekiem. Tak uważam. No. A kto napisał Kwiaty Polskie? Julian Tuwim przecież. No. Bastek, nie obawiam się rzeczy, konsekwencji, nie chcę mówić, mówiłem i proszę pana, jak ja bym się obawiał, to bym nie powiedział o wielu rzeczach, więc niech pan przestanie gadać. Po prostu nie jest ta audycja na ten temat. Po prostu. Kino tak, no, ale to w wielkich totalitaryzmach było po prostu. Kino było zawsze. A co z romansem Tuwima z NKWD, Piotr Nowaczek? A ma pan jakieś dowody na temat romansu Tuwima z NKWD? Pan wie, kto to jest Julian Tuwim w ogóle? Jakie? Jaki romans z jakim NKWD? W którym? Gdzie? W Meksyku? To też są jakieś... Te. Proszę państwa, muszę powiedzieć, że tak, Tuwim odmawiał i Gałczyński odmawiali pisania wielu rzeczy. Broniewski również odmawiał pisania wielu rzeczy, nie chciał. I zapłacił za to bardzo wysoką cenę, ponieważ Broniewski zapłacił w sumie też alkoholizmem. Poza tym Broniewski właściwie po wojnie, jedyny wartościowy cykl jego wierszy to są wiersze, to są tak zwane treny do Anki. Drugi cykl trenów w literaturze polskiej, po Kochanowskim Kon napisał. Bastek, od pan się odwali ode mnie. Ja się boję, ja się nie boję zacząć na temat seryjnego. O czym jest ta audycja? Jeżeli pan szuka sensacji, proponuję gdzie indziej, a teraz do widzenia panu już. Piotr Rozański, WON, nie wiem to, ja, kto ma zrobić to WON, ja? Kolejny przed pani Holland, świetna rola w przesłuchaniu, ale ona grała w... Jaki film? Trumpek, Zabić księdza wcale nie było świetnym filmem. Nie, nie, to był film ustalający pewną narrację, z którą ja się nie zgadzam. Tutaj jest gdzieś mój spisek założycielski, proszę bardzo. Zareklamuję swoją książkę. Tu jest mój spisek założycielski, proszę państwa. I to jest książka, która... I ja tam pokazuję inną trochę narrację. No. Jasnowidz Jackowski, że śmierć Hitlera to ustawka. Boże kochany. Tak, tak. Zgadzam się absolutnie ze wszystkim. No. To po co pan mówi? Nie jest o tym audycja. No. Harry Potter był agentem NKWD. Zgadza się, Branik. Prawda, Harry Potter na pewno był agentem NKWD. Nie tylko Harry Potter, bo Sherlock Holmes, a w ogóle to Tuwim był agentem NKWD jeszcze zanim NKWD powstała, bo Tuwim jak w 1905 roku przecież on jak opisywał w Kwiatach Polskich różne... No pewnie tak, proszę państwa. Właśnie. Holandowa zagrała siebie przesłuchanie. Tak, zagrała? To nie wiedziałem, po prostu nie widziałem. Nie, to przesłuchanie było dobrym filmem, rzeczywiście. No. A Gorączka z Lindą? Gorączka jest niezłym filmem. Niezłym filmem, tam pokazuje zresztą to, powiem szczerze, to tak bardziej właśnie w klimacie Osandowskiego, pokazującego prawdę o tych wszystkich anarchistach, komunistach i różnych innych rzeczach, tej całej bezsensownej rewolucji. Ale wbrew pozorom Gorączka jest antypolskim filmem. Niestety. Przykro mi. No. Ale pan jest arogancki. No jestem arogancki. No więc niech pan, jak panu się nie podoba, to do widzenia. No i co? Mam prawo być. Mnie można obrażać, a innych nie można, prawda? A ja nie mogę się bronić na tej zasadzie. Powiedziałem, film nie jest, audycja nie jest o tym. No. Przestańcie się, tu się dwóch ludzi nie słucha, co mówię, tylko się kłóci. No, po prostu. Na tym nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o Agnieszce Holland. A to, że państwo mówią o filmie, tak się właśnie zastanawiam, czy nie zrobić coś takiego, bo tak pod wpływem tego wczoraj, no tylko ten cookies mi dzisiaj wyszedł, 17.
Czy pod wpływem, proszę Państwa, czy nie pod wpływem tego filmu właśnie o Churchillu, wczoraj o tym, o Stalinie, nie zrobić właśnie takiej audycji, może nawet jutro, na temat jak naiwnie wykorzystywano, no tak jak powiedziałem, Bułhakowa nie uratowały nawet dni Turbinów po prostu. Też każdy tak miał. Oni legalizowali tych naprawdę takie tuby jak Aleksy Tołstoj na przykład. Nie Lew Tołstoj, tylko Aleksy Tołstoj. Czy właśnie, czy ten, czy w końcu Fadiejew, czy jakoś taki, ten jeszcze Konstantin. No właśnie. No Janda zagrała w przesłuchaniu, ale Holland tam grała rolę epizodyczną z tego, co widzę. No. No wiem, że pan mnie nie obraża, a dlaczego pan mówi, że jestem arogancki? Nie chcę po prostu mówić na te tematy, a jak coś mówię, proszę państwa, no proszę sobie wyobrazić, jestem na przykład na tych zajęciach w Łodzi, jak miałem ten wykład. Mówię do tych studentów i mam wrażenie, że ja jestem tam niepotrzebny, ja im tylko przeszkadzam. To sobie malują paznokcie, niektórzy studenci, bo dla mnie studenci są bezpłciowi, to sobie malują, albo jestem wykładowcą, malują sobie paznokcie. Pytam o coś, to patrzą się na siebie, dziwnie, co ten facet mi zawraca głowę. I czasami tak tutaj się czuję. No. Na przykład pytanie pana Krzysztofa K., który się obraził w kółko mówiących o tych rzeczach, uparł się na te skoki, uparł. No. No, Kukiz 17, no Kukiz 17, Kukiz 19. No. Jak w Polsce, panie Piotrze, jak w Polsce? Mam wrażenie, że na forum już odbiła się pana, tak, odbija się i bardzo dobrze. Poza tym Wojtek Wygibas i Matgoras, przestańcie się kłócić. Ludzie, to przecież ja chcę was nauczyć mówić, no. O, Krzysztof Kaw, co pan o tych kulisach rozwiązania w Łob? Boże, rany boskie. Rozwiązali ten UOP, no i co? Dobry trop z tą gorączką. No pewnie, że dobry, a gorączkę widziałem kilka razy. No. Natomiast bardzo bym chciał, może jutro właśnie zrobię na ten temat, przygotuję się bardziej i może zrobię na ten temat właśnie. No. To seria, który, czy seria Zabójcze Umysły Pracy FBI, Damian Kwieciński. W każdym serialu jest trochę prawdy. I muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Zabójcze Umysły, miejscami tak, miejscami nie. Ja bardzo lubię seriale takie jak, powiem szczerze, że takie najbardziej mi się podoba jednak. Jak się ten doktor nazywał? O Boże, kochany, no. Ach, ach, ach. Tadeusz, może ty pomożesz. Ten o tym lekarzu diagnoście. Taki serial o lekarzu diagnoście, kilka miał tych. No wiecie państwo, tam jest cała analiza hipotez konkurencyjnych, tam pokazana jest dokładna analiza przypadków, również rzeczy pobocznych, żeby zdiagnozować faceta. Doktor Trump i wszedł głową, nie był Trump, no. A dlaczego pan taki wrażliwy jak Radio Maryja? Jak pan mógł z takimi nerwami brać udział w akcjach? Mogłem, wcale nie. A co to pana obchodzi? Mogłem. Bo teraz nie muszę się spinać po prostu. Kukiz 19. Masz rację, Krzysiu, Kukiz 19. Dr. House, o właśnie, bardzo dobrze. Dr. House, proszę państwa. I te takie seriale lubię. I ten właśnie drugi był taki pod tytułem Bones, Kości po polsku, gdzie też na podstawie pewnej analizy dochodzono do rzeczy, na podstawie analizy pewnych faktów różnych, ciekawych. Trochę to jest oczywiście przesadzone, natomiast CSI jest trochę, no że tak powiem, no też to mocno przesadzone, ale też ciekawe w tym momencie, no. Nie, Majakowski popełnił, nie wiadomo, Majakowski musiał zginąć, dlatego że nie wiem, czy wiecie, że Stalin jego poemat Dobrze odebrał jako bardzo ironiczny i taki krytykujący Stalina po prostu. Doktor Trump, padłam. No doktor Trump i wszedł mi w głowę w Trumpie, doktor House, a ja powiedziałem doktor Trump, bo wszyscy o Trumpie do doktor Trump. No. No. A wiersz Kamyk... Janusz Kantok, proszę przypomnieć, bo muszę iść po Światowska? No. Nie pamiętam. Czy oglądał pan Biuro Szpiegów francuskiego? Tak, oglądałem, ale to też jest taki troszeczkę sensacyjny. Tam trochę jest fajnie o legalizacji robione. Natomiast jeden z lepszych serialów to taki mało znany, Ukryta komórka. Tak to chyba było po polsku. Rzecz się dzieje w Niemczech, rozpracowuje się komórki ISIS. Te wszystkie rzeczy dość ciekawe po prostu. Dość ciekawe, z człowiekiem wsadzonym do środka. To o tym serialu troszeczkę zapomniano. Herbert, tak, pamiętam. Obejrzałem jeden odcinek House i wystarczy. Wiem, że to był dobry serial, ale świetnie zrealizowany pod względem merytorycznym i technicznym.
Merytorycznym, to był bardzo dobry w sensie tam jeżeli ktoś się zastanawia nad AHK, czy analizą hipotez konkurencyjnych, to doktor Hausa, to naprawdę warto obejrzeć doktora Hausa, tam to widać wyraźnie, jak to się różne hipotezy, jak to się robi po prostu. Homeland nie jest nowy, ale Zawód Amerykanin, pierwsza część, może jeszcze druga, następne to już jest totalne science fiction. No. Panie Piotrze, kto wydał rozkaz, żeby lecieli do Słońska samolotem, a nie pociągiem, Ranik? Nie wiem. Kto wydał? Nikt nie wydał rozkazu. Ktoś po prostu namówił. Nie wiem, proszę Państwa, nie wiem, nie będę mówił. Dobra, puszczę Państwu na koniec jakąś piosenkę dzisiaj. Kornelia 1122. Pani, co Pan myśli o gdańskim świętowaniu? Ja mówiłem o tym wczoraj, dzisiaj nawet sugerowałem. Jakiś jeszcze dziennikarz powiedział, że Schleswig-Holstein był statkiem turystycznym, który ukrył tych marynarzy. No, to był tak zwany pancernik turystyczny. Nie wiedziałem, że marynarka niemiecka miała pancerniki turystyczne, także to jest też ciekawe. Ale to jest to samo, co pan Paweł Wroński mówi na temat, że Niemcy mieli wyższe straty w 1939 roku. No ludzie, na miłość boską. Ja nie wiem, gdzie oni uczyli tych ludzi w ogóle i czego uczyli, to jest inne pytanie. Ile książek przeczytałeś? I właśnie nie pamiętam, Krzysiu. Dużo i nadal czytam. Czytanie jest ważne. Stautinger to fraszki. Fajne te fraszki są. No. Uśpiona komórka nieukryta. Tak, 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 tak. Uśpiona komórka. Uśpiona komórka, zgadza się. To pamięta pan albo pani Mfumut, pamięta ten serial? To chyba były nawet dwie serie. Arcyciekawe. Dobry był również kiedyś 24 godziny. Można było się przeanalizować, chociaż on się wydawał nudny to z takich różnych rzeczy. Pancernik turystyczny. Znaczy ja użyłem nazwy pancernik turystyczny, ale naprawdę to było. Jeden w jakiejś rozmowie stwierdzili, że Schleswig-Holstein był statkiem turystycznym, który przywiózł turystów. Jezus, z działami, z ciężkimi działami. No ciekawe tam były. No. No tak, to jest pan Marek Kamiński, po rusku już pisze, także do widzenia. Ale się Rosja nie bicie. Ile razy zaczynam mówić na temat właśnie Amerykanów i na temat tej prowokacji, która szykuje się na 1 września. To już jest na Facebooku, już się zaczyna, że prowokacji na temat demonstracji antyamerykańskiej w ogóle i na jakiegoś takiego prawdopodobnie na tych kanałach różnych dziwnych patriotów w mundurach, na rowerach i nie tylko, i bez rowerów, i na hulajnowach, będzie tych prowokacji cała masa w związku z wizytą Trumpa. To jest naprawdę celowe działanie i to jest ewidentnie, moim zdaniem, i to jeżeli są jakieś teraz artykuły na temat rosyjskiej dezinformacji, to się dzieje. Jeżeli do tego dopuścimy, mam nadzieję, że ja wiem, że to jest wołanie na puszczę, ewentualnie rzucanie grochem o ścianę, ale nie dajcie się wpuścić w ten kanał, proszę Państwa. Nie dajcie się wpuścić w kanał. A ktoś chce doprowadzić w Warszawie 1 września do ogromnej manifestacji, nie mówiąc o tym, że ta manifestacja odwróci uwagę od tej rocznicy, a to jest rocznica wybuchu II wojny światowej, za której to wybuch winni są tylko wyłącznie Niemcy i Rosjanie, czyli Berlin i Moskwa, czyli dokładnie Hitler i Stalin. Tylko oni są winni temu wybuchowi. Tej wojny światowej. Ale będziemy mieli demonstrację amerykańską, w dodatku walnie to nasze sojusze. To naprawdę w tej chwili jest sytuacja albo, albo. Przykro mi. Tak wyszło. I nieważne. I powiem to, czego nikt nie lubi. Nie pytajcie się skąd wiem, ale wiem. No. To jest chore. Czy mogą ustalić Marga Bittner? Ja bym nie chciał, żeby nasze służby ustalały tych ustalały ludzi ze względu na ich poglądy polityczne, tylko dlatego, ale żeby sprawdziły, ile tych ludzi jest, kto tam jest sterowanych, bo część ludzi jest po prostu naiwnych. I ja to widzę w czasie rozmów na przykład z niektórymi tutaj, po prostu to jest pewnego rodzaju naiwność, nieznajomość. Nieznajomość, wszyscy się zachwycają geopolityką, Chinami, trzecia droga. Pan premier mówi, połączył Śląsk z Pomorzem nareszcie. Tak jak wczoraj mówiłem, pan premier połączył Śląsk z Pomorzem i Śląsk ma nareszcie dostęp do morza przez autostradę, to 18 km autostrady zresztą otwartych, przecięta. To wszystko są bzdury, proszę państwa. I jest pewna sytuacja, w jakiej jesteśmy geopolitycznej, w sytuacji, wystarczy spojrzeć na mapę konkretnej, żeby to zrozumieć, o co chodzi. Dlatego uważam, no. Także widzicie Państwa. Daniel, zostawiłeś mnie samego.
Zostawiłeś mnie teraz, Daniel, samego. Mówię do ciebie. Znowu się na mnie obrazić, ale ja nie dam rady ukrywać tych wszystkich. Zobaczcie, ile razy zaczynam o tym mówić, zaczynają się pojawiają ruskie trolle i niejaki Kamiński i jakieś różne inne historie. Czy będziemy mieli stan wojenny? Wątpię. Kim wprowadzi ten stan wojenny? Nie mogę puszczać piosenki widzów Nexus 2, dlatego że nie mam praw autorskich. Ja puszczam, to mój kanał, puszczam swoje. No. Destination, czy ja to widziałem? A no właśnie, Interstellar, mówiłem Państwu o tym. Właśnie. Wczoraj już czytałem na IT, że pod jednym z filmów na kanale Republiki ze dwoje ludzi, jak i dogadywała się na wtykę antropowie na pierwszy. No właśnie, to jest chore. To jest chore. Nexus 2, ja nie jestem w stanie puścić żadnych innych piosenek poza swoim. Czy cokolwiek zostało? Nie, nic nie zostało po starym łupie. Nic nie zostało. Wszystkich wywalono. Wszystkich dokładnie. O, tutaj, Ziutek, bujaj się. Następny, proszę pana. Nie, ja ukryję ten komentarz, bo o to chodzi. Dlaczego? Kogo pan? A Putina jak pan przywita, panie Ziutek? Proszę mi powiedzieć, bo pan jest naiwny. Jak, ale jak kogo pan? Czy Rosjanie są naszymi przyjaciółmi? Nie, proszę pana, ja mogę powiedzieć prosto jedno, może pan się obrazić na mnie, niestety. Ja po prostu wyciszę pana tymczasowo. Tak, można Kronika 13, ale ja mam prawa autorskie do tego wszystkiego, więc mogę. Czy Putin tak pokazuje? Poza tym, proszę pana, proszę państwa, zapominacie o jednej rzeczy. Nie na darmo Putin nagle powiedział na temat tej, krytykował kulturę neoliberalną, czyli tą zarazę jakąś tam, prawda, czy inaczej. Ale po co to powiedział? Pokazał, patrzcie, patrzcie, ja, Władimir Putin, ja jestem waszym przyjacielem, a oni chcą wam zabrać wasze chrześcijaństwo, wasze wartości i kogo wam wrzucają. To specjalnie to zrobił, to jest powtórka sytuacji w lat 70. 80. po prostu. Jak nikt tego nie rozumie, to trudno. Już. Gierkówka była ze Śląska nad morze. Nie, Gierkówka, Hanna Konado, Gierkówka prowadziła ze Katowic do Warszawy. No. Wszyscy mówili, że Gierek dlatego zbudował tą Gierkówkę, żeby się szybciej wynieść do Katowic po prostu, jak go stąd wyrzucą. No takie żarty były wtedy. No. Wiersz o Mefisto, poproszę. Nie, nie będę go mówił. To wiersz to jest. On jest na tym, nie będę mówił wierszy. Do tego miał Krzysiek napisać piosenkę, ale Krzysiek nie pisze piosenek. No, nie wiem, co on robi. Tak, Rafał Błaszczyk, będzie nadal silny i o tym mówiłem. Czy USA sterowany przez USA, podobnie jak w Hongkongu? Nie, proszę pana. Nie. No, zaraz wszystkim steruje USA. Straszne to USA. Mam pytanie, ilu Polaków zabili Amerykanie? Ilu Polaków zamordowali Amerykanie? Dla wszystkich, którzy to mówią, znacie jakiegoś takiego? Ilu rozstrzelali pod ścianami Warszawy? Ilu powiesili na balkonach? A propos, Broniewski, jest słynny wiersz 50. Ich było około 50 powieszonych w Warszawie na balkonach przez Niemców, przez zbrodniarzy niemieckich. I to nie nosi znamiona i nie nosi to znamion ludobójstwa, tylko jest ludobójstwem. Elokarst, nie, żadna sterowana. Ja w ogóle uważam, że Rosjanie powoli się budzą. To, co ja mówiłem, to nie jest tylko moim pomysłem. Ja nie jestem aż taki mądry, proszę państwa. Ja w ogóle nie jestem mądry, jestem głupi. W związku z czym mogę powiedzieć po prostu, że powiem państwu, że nie, że Rosjanie też się budzą w tym momencie. Budzą się. Niesamowicie. Tam są te walki frakcyjne. Mnie żal jest Rosjan jako takich. Powiedziałem, obudzić ich świadomość własnej podmiotowości w tym narodzie. To jest bardzo trudno i to jest najważniejsze. A ilu Indian zabili Amerykanie? Nie wiem. A co mnie obchodzą Indianie? Kanał został usunięty, Dymasz. Jaki kanał znowu? Bo nie wiem. Nie Polaków, ale inne nacje tak. Marzena Kramer. Dobrze, jakie inne nacje? No. Dajcie spokój, nie proponuj Amerykanie tam, no, to każdy ma, to jest mocarstwo, ale my patrzmy pragmatycznie. No. Zdradzili nas tak samo jak Francuzi i Anglicy. Zdradzili nas, Bastek. Kiedy? W Jałcie, tak? A co Amerykanie wiedzieli o Polsce? Co wiedzieli o Polsce? Nic. Nic. Dlaczego tak wszyscy nagle... dlaczego panią mam zablokować? No jestem obrażalski, mam prawo być obrażalski. Akurat dzisiaj jestem Piotr Obrażalski-Wroński. No, tak się nazywam. Piotr Wroński-Obrażalski. Jutro będzie Piotr Wroński, nie wiem jaki, no i co.
Dowiem się, zadzwonię później do Marcina i dowiem się, co w tym w realu jest. Zresztą. No. Zresztą dobrze, proszę Państwa. Jeżeli chwilkę poczekacie, to ja się zaraz dowiem. Więc ja puszczę Państwu piosenkę. Jaką mam puścić piosenkę? I wrócę. Zaraz zadzwonię do kogoś w realu 24 i dowiem się, co z tym kanałem. Czy sami usunęli, czy został, żeby powiedzieli, dobra? A co jak Rosjanie znowu zaczną budować swoją? No właśnie. I to jest problem. O tym porozmawiamy również. O tym sobie porozmawiam jutro przy okazji tego Fadijewa i tych wszystkich rzeczy. To dlaczego zostawili nas? Kiedy nas zostawili Rosjanie na pożarcie? Proszę pana, Bastek, w roku 81, jak był stan wojenny, wszyscy lecieli do Amerykanów i to Amerykanie pomagali. Głównie. Nie Anglicy, nie Francuzi, Amerykanie. Co puścić? Tango? Dobra, puszczam wam państwu tango i zaraz zadzwonimy, a posłuchajcie spokojnie, bo ja zaraz, proszę państwa, zadzwonię do, gdzie jest to tango, zadzwonię do Marcina i dowiem się rzeczywiście bezpośrednio. No to puszczam tango, uwaga. Jam jest tej siły cząstką drobną dziś, a jutro być może mnie zmiecie. Miłości chaustem chcę pijanym być, miłości jakiej nie znajdziecie. Przebrana dusza i wyprany mózg, sam siebie już odnaleźć nie chcę. W poślizgu życia bokiem sunę cóż, zostało z tego co najlepsze. Zostało z tego, co najlepsze. Zostało z tego, co najlepsze. Zostało z tego, co... Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole. Bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć, ona jest twoją bronią. Mówią, przyjaciel to jest przyszły wróg, który się jeszcze nie objawił. Więc komu wierzyć tu na miły Bóg? Sam zbaw się, gdy cię Bóg zostawi. Życie z tłumikiem już gotujesz się. Nie można pisnąć nawet słowa. Co dzień umierasz, co dzień budzisz się. Pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole. Bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć, ona jest twoją bronią.
Znasz zapach prochu, znasz też zapach krwi. Wiecznej miłości krew nie krzepnie. Orszak aniołów złotą łuską lśni. Gdy śmierć ołowiem serca zepnie, rozgrzane łoże, a w nim dwoje ciał. Śmierć to czy miłość, wszystko jedno. Najlepszy moment, widać, Bóg tak chciał. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole, bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć, ona jest twoją bronią. Ta droga nie jest po to, żeby nią iść. Ta droga jest, by na niej zostać. No i to tango strasznie długie. Na tym zakręcie rozsypany żwir. Prawda ze śmiercią poszły pogrzeb. Tadeusz mówi, żebym nie skracał, to nie skracał. Ta droga nie jest po to, by nią iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie wam postawię krzyż. Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? O Jezu, kończ się, cholubie, w końcu. Czy warto było? Era jasna, głupie. Warto! Dobra. O, skończyło się, nareszcie. Proszę Państwa, u mnie nie ma kultury transmisji, trudno. Dobra. Proszę Państwa, więc właśnie przed chwilą rozmawiałem z jednym z głównych postaci w Realu 24, nie z Marcinem, ale z kimś, kto tam to wszystko spinał, Marcin jest twarzą. No i dowcip polega na tym, że kanał nie został, został zablokowany, łącznie z firmami. Oni się nawet nie mogą zalogować na swój kanał, podobno na 3 miesiące. Nie ma procedury odwoławczej, podobno mają iść do prawników walczyć. Nie wiem, to jest ich sprawa. Ja uważam, że blokowanie nic nie daje, a wręcz odwrotnie. Nie zgadzam się z wieloma rzeczami, które są na YouTubie i z wieloma kanałami, również i prawicowymi, w tym również w Realu 24, czy w Sensie.pl, czy z innymi. Ale proszę Państwa, po prostu no tak jest, jak jest. Ja tam nie mam nic zdublowanego, że tak powiem, swoich filmów. Nie mam zdublowanych swoich filmów po prostu. Więc jak to zniknie, to zniknie. No trudno, to wszystko zniknie. To tak będzie. No. Kronika 13. Jak to powiedział, że USA jest winnie II wojny światowej? To chyba jakiś ten. Także tak to wygląda. Tak to, że wygląda, więc zobaczymy. Przypuszczam, że to nie chodzi o to. Tu chodzi o to również, że to, co mówiłem, to no ja ostrzegałem ich również, że za nie dlatego, żeby nie mówili prawdy, to naprawdę nie o to chodzi, tylko żeby również pomyśleli, bo między innymi nagłaśnianie moim zdaniem w tej chwili środowisk, które chcą doprowadzić do tej manifestacji 1 września, jest antypolskie i służy Rosjanom i będę się tego trzymał. Będę się tego trzymał, proszę Państwa. Po prostu. Tak uważam. Tak uważam. No. Także tak to jest właśnie zaraz. Nudne jest i tyle, nie przepada. No nie musi pani oglądać, słuchać tanga. Nikt nie musi mnie słuchać już. No założę i będziemy słuchać. Nie, nie założę drugiego kanału, nie ma sensu. No. Krzysztofka, dlaczego pan tak mówi? Proszę pana, ja naprawdę znam i wiem dobrze. Rola na przykład ma zakaz występu w Republice. Jego wywalili z Republiki. No. Proszę zobaczyć, ja mam właśnie jak jest. No niestety, a jeżeli chodzi o kanały takie jak mój, no niestety, proszę Państwa, ja nigdy nie będę miał takiej ogólności jak dwie siostry, no. Na przykład. No. Już.
proszę. Zapytałem o pankę ze względu na jej książkę. Wiem, że teraz nie pomogła panu, zachowała się podczas procesu. Nie, 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 to, no nie tylko, to akurat była inna pani. Nie, ja nie czytałem tej książki i nie mam zamiaru czytać. No. Także właśnie, chodzi o to, proszę państwa. Nie, nikt mi nie pomógł, żaden z tych dziennikarzy, wręcz odwrotnie. To są funkcjonariusze wszyscy. Tak uważam, funkcjonariusze partii politycznej. Brokując terytorium Polski. Pewnie tak, to pewnie Polski. Ja zresztą uważam, że gdyby usiłowali się odwołać do tej centrali tam YouTube, to dalej być może by zyskali, bo ten Polski. No ale to nieważne, proszę państwa, YouTube jest prywatną firmą, teoretycznie chociaż monopolistą. No, ja mówiłem już, zdaje się, 2 lata temu, mówiłem to w jakiejś telewizji, że warto by stworzyć polską platformę streamingową, gdyby TVP i chciało być rzeczywiście telewizją publiczną, by udostępniło swoje platformy streamingowe dla różnego rodzaju youtuberów i tego typu, żeby był pewnego rodzaju pluralizm, żeby każdy mógł się wypowiedzieć od lewicy do prawicy. Ja jestem absolutnie za tym, bo tak samo gdyby tak zrobili z kanałami, których absolutnie się nie zgadzam, też bym powiedział to samo, po prostu. Ale no niestety, co mam mówić do kogo? Do kogo mam mówić? No, sami państwo wiecie, propaganda, propaganda. No. Ja nie jestem poprawny politycznie, wręcz odwrotnie, przecież ja po prostu ładuję wszystkim i już. Jeśli ludzie no, chcą to demontować, z swojej strony jak najwięcej ludzi jest tym problem, więc mogą protestować, no mogą protestować, ale proszę państwa, problem polega, że ta demonstracja jest naprawdę antypolska i szkodzi Polsce. Dobrze. No, słyszałem, że Gadowskiego również zablokowano, czy coś usunięto. No. Matagoras, wystarczy, że będzie pan miał taką, wystarczy. No tak, zgadza się. Wystarczy, że się rozbiorę albo zrobię jakąś głupotę. Natychmiast będę miał 1 000 000 wyświetleń, ale to właśnie. No. No. No ale cóż, niech będzie jak będzie. A artykuł 50, no nie, jest podobno nawet minister, który głośno zapowiadał, pan Andruszkiewicz, że będzie walczył w takich sprawach, bo to wolność i tak dalej. Gdzie będzie walczył? Ja powiedziałem, to wszystko służy. Natomiast cały czas mówię, te demonstracje antyamerykańskie w czasie wizyty Trumpa 1 września są zarówno, tak jak ja skrytykowałem pewne rzeczy związane z Powstaniem Warszawskim i z obchodami tej rocznicy, tak samo będę krytykował, jak krytykuję panią Dulkiewicz za jej wizję obchodów rocznicy napaści Niemiec na Polskę, tej zbrodniczej napaści Niemiec na Polskę i rosyjskiej przy okazji na Polskę, sowieckiej na Polskę, tak samo będę krytykował również tę demonstrację 1 września. Mamy szansę, proszę państwa. Dobra. Dziękuję państwu w takim razie. No i cóż, dobranoc. Do jutra. Proszę się nie rozbierać. Pan się nie martwi, nie rozbiorę się, żeby mieć 1 000 000 wyświetleń. No. No. Naprawdę. Jutro zrobimy o jakiejś propagandowy, o naiwności i o pewnej propagandzie. Aha! Przepraszam państwa, dobrze mi to zwrócił uwagę, mnie ten Grimberg wszedł w głowę, a to nie był żaden Grimberg. On się nazywał Grindens i Grimberg to jest Zielona Góra. On się nazywał Gustav Grindgens po prostu, jeżeli chodzi o tego aktora. No, także mi się trochę pomyliło, także przepraszam, poprawiam następnie. Dobra, do jutra. No. Dobranoc. Mają prawo blokować, bo to jest prywatna firma? Nie, mają prawo, bo ale nie robią, niech nie robią z siebie tego. Ale są monopolistami, to też jest coś takiego, to przerosło ich trochę. Dobra. Dobranoc państwu. See you tomorrow. Do jutra.